Dzień dobry, Państwu, Na dzisiejszym webinarium z serii 5 minut o opowiem o rozwiązaniach marki Opswat dostępnych w Connect Distribution. Na początek agenda. Będę mówił, czym jest Opswat, jakie problemy pomaga rozwiązać, jakie jest portfolio produktowe Obsłata oraz kilka słów o modelu licencjonowania. OPSWAT jest to kompleksowa platforma do ochrony infrastruktury informatycznej przed cyberatakami płynącymi z różnych kanałów przesyłania danych. Filozofia firmy jest następująca. Wszystkie dane, które wchodzą i wychodzą do organizacji, zewnętrzne urządzenia próbujące uzyskać połączenie z siecią firmową, czy też użytkownicy próbujący uzyskać dostęp do danych firmowych w chmurze, niosą ze sobą potencjalne zagrożenie. Rozwiązania obsłata dotyczą poniższych dziedzin. Bezpiecznego transferu plików, bezpiecznego dostępu do urządzeń, kontroli dostępu urządzeń do sieci, analizy i oczyszczenia plików ze złośliwego oprogramowania, bezpieczeństwa poczty, e-mail i dostępu do aplikacji w chmurze. Jakie problemy OSAT pomaga rozwiązać? Jest to zapewnienie bezpiecznego procesu transferu plików, egzekwowanie zasad bezpieczeństwa i zgodności urządzeń oraz punktów końcowych, blokowanie złośliwej zawartości przesyłanej za pośrednictwem aplikacji internetowych i poczty, zapewnienie bezpieczeństwa i kontroli dostępu w typowych środowiskach sieciowych oraz innych. Problem pierwszy obsład. Opracował technologię skanowania danych wieloma silnikami antywirusowymi w celu wykrywania zagrożeń. Pliki wchodzące do firmy są skanowane, oczyszczane ze złośliwej zawartości i udostępniane, udostępniane użytkownikom końcowym w czystej. Postaci. Kolejną kwestią jest weryfikacja urządzeń próbujących uzyskać połączenie do sieci firmowej lub aplikacji chmurowych, typu np. Salesforce, Office 365 czy Dropbox. Poprzez konfigurację odpowiednich reguł administrator definiuje i monitoruje, które urządzenia uzyskują dostęp i w jakiej są kondycji. Problem trzeci. Poczta elektroniczna niezmiennie stanowi doskonałe źródło groźnych aplikacji i malware'u. Obsład dzięki swoim technologiom, takim jak właśnie sanityzacja danych, skanowanie silnikami antywirusowymi, czy też wykrywanie luk w aplikacjach, skutecznie pomaga w zwalczaniu i zapobieganiu atakom. Kolejną, kolejną kwestią, którą się OPSWAT też zajmuje, jest ochrona różnego rodzaju infrastruktur sieciowych. Od zwykłych, gdzie dane nie mają charakteru krytycznego dla organizacji, po sieci zamknięte, gdzie reguły bezpieczeństwa dotyczące wchodzenia, wychodzenia danych są ściśle określone. Portfolio obsłata jest dość liczne. Każde z widocznych tutaj produktów korzysta z technologii obsłata. O tych produktach będę mówił na kolejnych webinariach. Także zapraszam z tego miejsca do, do, do udziału do wysłuchania kolejnych, kolejnych webinariów. I jeszcze na, na, na sam koniec kilutka informacja dotycząca licencjonowania obsłata. Licencjonowanie generalnie oparte jest na liczbie silników antywirusowych użytych do skanowania. Im więcej tych silników będzie użyte, tym szybciej dana treść, dany plik, czy, czy załącznik, czy e-mail będzie przeskanowany i oczyszczony ze złośliwego oprogramowania. Licencjonowanie oparte jest na ilości serwerów w organizacji, można powiedzieć per instance. Licencje dostępne są w formie subskrypcji czasowej na minimum 12 miesięcy ze wsparciem producenta. Produkty dostępne są jako moduły do integracji w interfejsie API lub jako Oddzielne pakiety. Dziękuję bardzo za wysłuchanie webinarium i zapraszam na następne.